Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Troszeczkę mnie nie było, a to dlatego, że byliśmy na wakacjach. Takie, wiecie, taki szybki, spontaniczny wyjazd, dosłownie. W piątek dowiedziałam się, że w sobotę wyjeżdżamy. Także naprawdę spontaniczny. I słuchajcie, tak, pojechaliśmy do Kołobrzegu. Właściwie my nocowaliśmy w miejscowości Grzybowo, a jechaliśmy, bo był Sunrise Festival. Co prawda nie udało nam się wejść na samą imprezę, wiecie, na samo to pole, ale równie dobrze można było tego posłuchać, słuchajcie, poza płotem. Mieliśmy taką fajną miejscówkę, że naprawdę było wszystko widać, słychać i nic do szczęścia nie było potrzebne. Jedynym minusem było to, że trzeba było do tego punktu dojść jakieś 6-7 km w jedną stronę, ale oczywiście nie licząc auta, od Grzybowa do Kołobrzegu bądź do Ustronia Morskiego. Także to był jedyny minus, ale powiem Wam, że w sobotę i niedzielę, bo my wyjeżdżaliśmy w sobotę właśnie rano, także załapaliśmy się na ten koncert w sobotę i w niedzielę, w poniedziałek wyjeżdżaliśmy, to przez tą sobotę i niedzielę to ładnie kroków mi się udało zrobić, powyżej chyba 35 tysięcy czy 37, także czułam nogi, słuchajcie, w poniedziałek już jak wracaliśmy, większość czasu się siedziało w samochodzie i nie było tego ruchu, bo żeby to był w poniedziałek jeszcze ruch dalszy, no to wiecie, człowiek by tak nie odczuł, a my po prostu, no, troszeczkę dostaliśmy w kość. Chociaż ja jestem przyzwyczajona do chodzenia, to gdzieś tam te nogi odczułam. Ogólnie impreza bardzo fajna. Jedyny taki minus, znaczy jedyne takie, wiecie, moje spostrzeżenie, że młodzież, bo dużo młodzieży, naprawdę dużo młodzieży tam było, dużo młodych osób mijaliśmy, młodzież nie potrafi bawić się bez alkoholu. Właściwie każdą jedną osobę, którą mijaliśmy, czy to wracała, czy szła, bo ogólnie koncerty zaczynały się od 19, nie wiem, czym były do drugiej nad ranem, czy... Już teraz Wam nie powiem, nie chcę skłamać, w każdym bądź razie jedni szli, drudzy wracali, jedni szli w tamtą stronę, drudzy wracali i było widać, że byli podchmieleni albo pili w drodze i... To jest, powiem Wam, niepokojące, że młodzież nie potrafi bawić się bez alkoholu, bo po tym alkoholu, co niektóre osoby, jak sobie tam, wiecie, w drodze wypiły, to im się dopiero humor zaczął poprawiać i działali, ale no już takie życie, cóż zrobić. To były 18 urodziny festiwalu właśnie, także fajna, fajna imprezka, wszystko fajnie zorganizowane. I mamy w planach w przyszłym roku już jechać. Niestety młodzież z nami jechać nie może, ponieważ nie jest pełnoletnia, a tam bilet oczywiście można kupić szybciej, ale w dniu wejścia właśnie na daną imprezę trzeba mieć ukończone 18 lat. Także zobaczymy też, co będzie za rok, bo to wiecie, co chwilę się wszystko zmienia, więc zobaczymy właśnie, jak to będzie. Będziecie mieli okazję też zobaczyć miejsce, w którym przełamałam swój strach i lęk, a mianowicie koło. Zawisłam 50 metrów nad ziemią, co było dla mnie mega wyczynem. To dzięki dziecku. Także Natalko, dziękuję Tobie bardzo serdecznie. Nie powiem, jak dziecko mnie zmotywowało, bo to się nie nadaje na wizję, absolutnie. To już zostanie między nami, w jaki sposób dziecko mnie zmotywowało. W każdym razie to było... Ja nie dam rady, idę, kupujemy bilet i wsiadamy. Zanim wsiedliśmy, było kupa śmiechu z panem, który tam otwierał te drzwiczki i lokował ludzi. Naprawdę bardzo fajny pan, także atmosfera bardzo sympatyczna. Ale zresztą zobaczycie sami, jak to było. Żeby nie filmik, to powiem Wam, nie pamiętałabym, nie wiedziałabym w ogóle, co tam się działo, bo ja wychodząc właściwie większość rzeczy zapomniałam. Czy jak się zachowywałam, czy się bałam w danym momencie, czy też nie. Filmik mi to uświadomił, że tak, w pewnym momentach się bałam, zresztą zobaczycie to po moich minach. I cóż, wakacje minęły raz, dwa. Właściwie muszę Wam powiedzieć, to było takie, tak jak mówię, spontanicznie, więc szybko piątek, sobota wyjazd, poniedziałek powrót. Po drodze byliśmy też w zamku w Łapalicach, ale to już pokażę Wam taki osobny z tego filmik, tam będzie króciutki, jakieś 6 minut. Bardzo fajny zamek, jeżeli ktoś
Nie chcę czekać na mój filmik, to możecie sobie w internecie wygooglować. Zamek w Łapalicach, opuszczona posiadłość, także bardzo, bardzo fajne. Pamiętajcie, to teraz jeszcze tak przypomnę Wam, że nawet jeżeli wchodzicie na jakieś opuszczone miejsca, pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność. Jeżeli gdzieś jest napisane wchodzenie surowo zabronione, nie róbcie tego, bo tak jak mówię, chyba że chcecie naprawdę wejść na własną odpowiedzialność i w razie gdyby odpukać i wypluć, coś się stało, no wiedzieliście o tym, widzieliście napis, tak? Żeby nie mieć też do kogoś innego pretensji. Także wakacje były, się zmyły i właściwie się już o nich nie pamięta, bo tak jak mówię, no szybko, szybko to zleciało, ale głównie jechaliśmy, żeby móc gdzieś tam się załapać na tą imprezkę. Myśleliśmy, że jeszcze może w trakcie, jak będziemy jechać gdzieś, uda się bilety kupić. No niestety nie udało się, dlatego też tak jak mówię, no może za rok, kto wie, zobaczymy. W międzyczasie, słuchajcie, jak byłam na wakacjach, przyszła do mnie, wczoraj dokładnie, przyszła do mnie paczka. Produkt Wam będzie znany. Jest to kolagen, eliksir kolagen, który Wam już pokazywałam kiedyś. Mam tę przyjemność zacząć współpracę z tą firmą, z czego jestem, bardzo się cieszę, bo kolagen, który tutaj trzymam, jest nowością, która dopiero co się pojawiła na rynku, słuchajcie. I ten kolagen jest zupełnie inny od poprzednich. Prezentuje się w ten sposób i przeczytam Wam, co ten kolagen ma, bo tamte kolageny również Wam za chwileczkę pokażę. Jest biały, złoty i czarny kolagen, w sensie opakowanie, i tamte smakują mi taką multiwitaminą. Dzisiaj miałam okazję właśnie przetestować sobie ten, bo byłam bardzo strasznie ciekawa. Wczoraj już nie miałam czasu, nawet nie otwierałam tego, więc dzisiaj sobie otworzyłam i przetestowałam. Co prawda przetestowałam go z wodą gazowaną, a wyczytałam też na stronie, że jak się nalewa do wody gazowanej, to jest smak troszeczkę mniej intensywny, bo w tamtych faktycznie było czuć, jak piłam ze zwykłą wodą, taką wiecie, niegazowaną. Teraz dałam gazowaną, jutro przetestuję w niegazowanej i też Wam dam znać, jaka jest różnica, czy jest w ogóle różnica w smaku, czy jest intensywny, czy też nie. Fajna sprawa w tych kolagenach jest taka, że tutaj można zmieszać oczywiście z wodą, dajemy 200 ml na saszetkę, ale można też go wypić tak, jak po prostu mamy w saszetce, bo czasami jest tak, że po prostu wiecie, nie ma miejsca, gdzie moglibyśmy napić się tego kolagenu, gdzieś tam sobie nalać do tej szklanki, nie mamy wody i tak dalej. Otwieramy, tutaj są fajne takie wygodne otwarcia i możemy się napić bezpośrednio z saszetki. A ta saszetka, słuchajcie, cóż ma w składnikach? Jest to oczywiście woda, zagęszczony sok jabłkowy, kolagen rybi 6%, ekstrakt melisy, ekstrakt rumianku, ekstrakt chmielu, lawendy. To jest właśnie ta nowość, która się pojawiła. Tutaj mamy również naturalne aromaty czarnego bzu, naturalny aromat konopi siewnej, słuchajcie, nawet jest. Tradycyjnie mamy i witaminę B, i witaminę B6, B12, mamy cynk, magnez, witaminę C, mamy kwas foliowy, biotynę, selen, także wszystko, czego dusza naprawdę zapragnie. I tak jak mówię, smak był delikatny. Dało się wyczuć, nawet przy tej wodzie gazowanej, dało się wyczuć, że smak odbiega. Dla mnie jest inny smak tego kolagenu od tych trzech, które za chwileczkę Wam pokażę, żebyście mieli też dla porównania, jak saszetki wyglądają. I muszę Wam powiedzieć, że ja już wcześniej, to nie to, że teraz akurat zaczęła się współpraca i ja chcę zachwalać i tak dalej. Ja już wcześniej Wam mówiłam, pokazywałam nawet w filmikach kolagen, że po tym kolagenie wzmocniło mi się paznokcie, nie łamią mi się aż tak bardzo, dużo takich małych baby hairków mi zaczęło wyrastać. Zmieniła się też troszeczkę kondycja włosa, kondycja cery. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o stawy, to gdzieś tam ten ból jest troszeczkę mniejszy, nawet przy takim intensywnym jakimś przeciążeniu. Ta lewa strona, na którą często dosyć narzekałam, troszeczkę boli mnie. Nie jest to tak, że wiecie, przez te 2 miesiące ten ból mi całkowicie zniknął, bo nie chcę Was też oszukiwać, ale jest mniejszy ból i to jest naprawdę, słuchajcie, duży plus. Także ja oczywiście przez
Będę dzieliła się z Wami opinią dalej odnośnie tego też kolagenu, bo z tamtymi miałam do czynienia i wiem co i jak. Jestem ciekawa, czy po tym. Ja i tak będę, wiecie, mieszała. To nie jest tak, że ja codziennie będę piła jeden, a później, przypuśćmy, przez ileś dni następny. Nie, nie, nie. To po prostu będę sobie codziennie, raczej codziennie, bo tak robiłam wcześniej, codziennie piłam inny kolagen. I to akurat mi odpowiadało i mam nadzieję, że to teraz też tak będzie i zostanę właśnie przy tym. Coś jeszcze miałam powiedzieć. Żeby była też jasność, nie mówię tego, co ktoś mi każe, tylko są to moje opinie na temat tego produktu. Dzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami, swoją opinią, swoim zdaniem na ten temat, żeby nie było też tak, że ktoś coś mi każe i Wy sobie właśnie tak pomyślicie, albo ktoś jej kazał i tak dalej. Przepraszam. Nie, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, z którą się z Wami dzielę. Tak jak mówię, to, że coś się zaczęło odnośnie tej firmy, to nie oznacza, że ja nagle chcę, wiecie, ich tam gdzieś wybić. W każdym bądź razie ja już wcześniej byłam zachwycona tym produktem i będę to powtarzała. Chyba że coś w międzyczasie się stanie takiego, wiecie, że coś, coś się stanie, tak? I będę wiedziała, że to jest stricte od tego produktu, to z Wami się również tym podzielę. Bo też wiem, że są osoby, które pisały, że miały na przykład uczulenie. No, może być na jakiś składnik i tak dalej. To, wiecie, nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć. W każdym bądź razie na chwilę obecną ja jestem ogólnie zachwycona tym produktem. Jeżeli ktoś też testował te produkty, to dajcie mi znać, jakie jest Wasze zdanie, jaka jest Wasza opinia. Wiem, że za moim poleceniem, jak kupowałam na Dzień Mamy, jedna z Was się skusiła chyba na 2 czy 3 miesięczną kurację. Także Agnieszko, daj mi znać, jak tam przebiega u Ciebie właśnie kuracja tym kolagenem. Czy zauważyłaś jakieś zmiany u siebie, czy też może nie? Cały czas jest tak, jak było i nie ma jakiegoś, wiecie, i nie ma jakiegoś, wiesz, jakiejś różnicy przed, a w trakcie brania kolagenu. Drugie pudełeczko mam, właśnie to są te 3 kolageny, o których Wam mówiłam. Jest to biały, czarny i złoty kolagen. I te kolageny, słuchajcie, to ja Wam tak szybko przypomnę tylko. Biały ma, słuchajcie, zagęszczony sok jabłkowy, woda, aloesowy sok. No i kolagen oczywiście rybi, ma też tą witaminę B6, B12, kwas foliowy, tak jak było w poprzednim, selen, to wszystko jest. Czarny ma, słuchajcie, aha, jeszcze nie powiedziałam, bo biały ma 3000 mg tego kolagenu rybiego, tutaj ma 6000 już i też jest sok jabłkowy, sok aloesowy. Tak samo, witamina B12, B6, wszystko to samo jest. Postaram się dokładnie, jeżeli ktoś będzie chciał osobny filmik taki typowo nagrać, bo chciałabym jeszcze coś Wam pokazać, a nie chcę, tak wiecie, żeby to za długo też trwało, także to jest tylko taki wstęp. Jeżeli będziecie mieli życzenie, to piszcie oczywiście mi w komentarzu, czy chcecie czegoś więcej wiedzieć na temat tego kolagenu. Ja postaram się też wrzucić Wam link, z jakiej stronki możecie sobie zamawiać, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę. I tutaj mamy w złotym, słuchajcie, zagęszczone soki owocowe, w tym jabłkowy, brzoskwiniowy, z aceroli, cytrynowy. I tutaj mamy 10 tysięcy mg tego kolagenu. I też jest, tak jak mówię, kwas foliowy, witamina B12, B6, selen, biotyna, wszystko to, co jest w poprzednim. A ten nowy, już Wam mówię, jaka jest dawka, bo tego nie powiedziałam, 3000. Czyli on jest taki sam jak ten biały, jeżeli chodzi o całą zawartość. Ale mówię, te 3 dla mnie są takie właśnie mega owocowe, fajnie orzeźwiające, ale tak jak mówię, nie wiem, czy w momencie, kiedy piłabym je z wodą gazowaną, byłby inny smak. Ale ja to też dla Was przetestuję, dla Was, dla siebie, będę się po prostu też lepiej z tym wszystkim czuła. Także to by było chwilowo, słuchajcie, na tyle. I za chwileczkę zobaczycie też właśnie ten mój cały strach, który przeżyłam na kole. Dajcie mi znać w komentarzu, czy byliście, czy odważylibyście się. No ja osobiście nie wiem, czy drugi raz wejdę, ale dobra, nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Słuchajcie, na szybko, naprawdę wszystko szybko dzisiaj, dosłownie robione.
Także ja, kochani, gorąco Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Będzie mi bardzo miło, da mi też to takiego kopa do dalszego nagrywania i motywację. Ja oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym filmiku, ale zanim proszę nie wyłączać, bo za chwileczkę właśnie zobaczycie, co działo się w Kołobrzegu. Pozdrawiam. Nie wiem, czy mam się żegnać, czy się nie żegnać. Nie trzęsź mi tym! Cholera jedna. A nie mogę. Matko święta, co ja robię? Gdzie ja jestem? Mam nadzieję, że dożyję. I przeżyję, co? O, rusza się. Ej, nie ruszaj. Ja nic nie ruszam. Jezus. Masakra. No widoki są piękne, nie powiem, że nie. One są tam na dole, zobacz, kas jest. Nie. Nie widzę. A, nie. Ale nie machaj, Mariusz, naprawdę. Ale nie wiedziałem, co. Matko, że ja się odważyłam. Chyba Nobla mi dadzą. Pa, wyprzedzam się. Nie, nie, ja się nie mogę tam spojrzeć. Bo mi... Nie, nie mogę, bo błędnik mi ten... Nie w tą stronę. Ale jesteśmy w najwyższym miejscu prawie. Mariusz, nie mów mi tego. Nie mów mi, bo mi jest niedobrze już. Tam gdzieś są. O matko. Dla potomności w razie czego? No ich nie widzę. O, w najwyższym miejscu jesteśmy. Kochanie, nie mów mi tego, bo mi się robi niedobrze i oni to zatrzymają teraz. Już schodzimy niżej, Jolka. Ja nie mogę! Zrobiłam to! Ej, to się buja, Mariusz. No bujało się. To się buja. Powiedz, żeby odwoń do kasy, bo a ja nie on mogę. Stanął, zatrzymał. Kurwa, to się buja, nie bujaj, Mariusz. To samo się buja, bo wiatr. Masakra. Boże, gdzie ja jestem? Moje serce. Pa, Natalia tu wchodzi. Nie przejmuj się za szaladę. Dwa kółka wytrzymasz, nie trzecie.